Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Zagłębie Lubin to klub, o którym dość rzadko wspominam na tym kanale, a to ze względu na to, że kibicuję Śląskowi Wrocław. Dziś opowiem Wam jednak historię jednego z nowych obiecujących zawodników miedziowych, czyli Roka Sirka. Czekajcie do końca, bo tam wyniki konkursu z ostatniego vloga. Także zaczynajmy. Rok Sirk urodził się 10 września 1993 roku w pewnym słoweńskim miasteczku. Już jako sześciolatek trafił do pierwszego klubu. Od początku podobała mu się gra na pozycji napastnika i zawsze lubił strzelać bramki. Wzorował się wtedy na stylu gry Robinho. Do 15 roku życia występował w NK Drawograd. Wtedy przeniósł się do Mariboru, jednego z największych klubów w kraju. W juniorskich zespołach radził sobie na tyle dobrze, że w wieku 17 lat był nawet na dwutygodniowych testach w Birmingham City. Wszystko szło świetnie, Rok występował też w młodzieżowych reprezentacjach Słowenii do lat 15, 16, 18 i 19. I to właśnie tam rozegrał się największy dramat piłkarza. Rok zerwał więzadła krzyżowe. Rehabilitacja trwała ponad pół roku, a na pierwszym treningu po powrocie uraz odnowił się. Jego kariera stanęła pod ogromnym znakiem zapytania, ale Sirk się nie poddał. W końcu wrócił do gry, jednak w Mariborze nie był już zbyt mile widziany. W sezonie 2013-2014 zagrał w 18 meczach na wypożyczeniu w NK Malecznik. Później występował w drugim zespole Mariboru. W pierwszej drużynie zaliczył jedynie kilka minut. W 2017 roku zdecydował się na transfer do drugoligowego NS Mura. To tam odbudował się i w dwóch kolejnych sezonach zdobył po 15 goli. W tym czasie Mura wygrała drugoligowe rozgrywki i awansowała do słoweńskiej ekstraklasy, gdzie okazała się rewelacją. Po dwóch latach gry w tym klubie Sirk zdecydował się na wyjazd za granicę. Mimo że jest kibicem Realu Madryt, to zamiast gry w Hiszpanii wybrał Polskę, a konkretniej Zagłębie Lubin. Obecnie Rok ciężko trenuje, aby szybko wskoczyć do pierwszego składu miedziowych. Wolny czas spędza z dziewczyną Urstką i kilkumiesięczną córeczką oraz ich dwoma psami, buldogiem oraz spanielem. Czy Rokowi uda się zaistnieć w Ekstraklasie i zrobić międzynarodową karierę? Napiszcie o tym w komentarzu, bardzo chętnie przeczytam. A teraz losowanie, bo nikt nie trafił w wyniku meczu Polska-Słowenia. Jak wiemy, niestety Polska przegrała 2-0, więc losujemy z mojego pięknego kapelusza zwycięzcę autografu. Uwaga, uwaga. O, niech będzie ta karteczka. Uwaga, uwaga. Zwycięzcą jest Rapid. Nie wiem, czy dobrze widać. Tak, powinno. O, teraz złapało ostrość. Dobra, teraz ostrość wracaj tu. Okej. Proszę Rapida o kontakt na maila, który jest podany w opisie, tam dogadamy co do danych przesyłki i tego typu rzeczy. Oczywiście gratuluję i mam nadzieję, że w kolejnym takim konkursie weźmie udział jeszcze więcej osób. Taki następny konkurs prawdopodobnie pojawi się przy 700 subskrypcjach, także subskrybujcie, kto jeszcze tego nie robi. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, napiszcie ciekawy komentarz, subskrybujcie kanał, udostępnijcie film znajomym. Do zobaczenia już niedługo. Cześć i piona!